Orawa i Ziemia Sądecka to regiony znajdujące się na pograniczu polsko-słowackim, które łączy obecność zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych w środowisku wiejskim. Obok budownictwa mieszkalnego i zabudowań gospodarczych istniały w nich m.in. kuźnie, olejarnie, tartaki, farbiarnie, magle czy folusze. Celem projektu pod nazwą Przy Wiejskiej Drodze w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych jest ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego pogranicza polsko-słowackiego poprzez odbudowę, remonty obiektów przemysłowych oraz rzemieślniczych, a także upowszechnienie wiedzy na ich temat. Zobaczmy zatem, co udało się wykonać w ramach tego projektu. W mieście Martin znajduje się największy słowacki skansen, którego budowa trwała w latach 1964-1991. Muzeum Wsi Słowackiej posiada bogatą ekspozycję etnograficzną, będącą obrazem tradycyjnej kultury budowlanej oraz stylu życia w północno-zachodniej Słowacji w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Na powierzchni 15,5 hektara znajduje się obecnie 150 budynków mieszkalnych, gospodarczych, technicznych, użyteczności publicznej i sakralnych z regionów Kisuce, Podjaworniki, Orawa, Turiec i Liptow. Działania Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w projekcie Przy Wiejskiej Drodze w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych obejmują poprawę stanu wybranych obiektów na terenie ekspozycji Muzeum Wsi Słowackiej z regionu Orawy. Jednym z hlavných cieľov Múzea slovenskej dediny bola rekonštrukcia 10 objektov tradičnej ľudovej architektúry v regióne Orava. Tieto práce sa týkajú prevažne výmeny strešných krytín a čiastočne výmeny konštrukčných prvkov. Z týchto objektov sa budú rekonštruované napríklad usadlosť z Hruštína, tu budú 3 objekty, bude to objekt združenej hospodárskej stavby a otvoreného prístrešku. Následne napríklad objekt usadlosti z Novote, usadlosti z Vyšného Kumbína, 2 objekty a napríklad aj zvonkárska dielňa zo Zázrivej. Fundusze przeznaczono także na poszerzenie ekspozycji, wzbogacenie programowej i prezentacyjnej wartości muzeum, co przyczynia się do rozszerzenia kulturalno-edukacyjnej oferty skansenu. Prace konserwacyjne obiektów tradycyjnej architektury ludowej prowadzone są z myślą o młodym pokoleniu zwiedzających. Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu jako partner projektu w ramach programu współpracy transgranicznej wykorzystało fundusze na odnowienie budynków, organizację wystaw i programów edukacyjnych. W naszym muzeum oprawowali 5 obiektów. Oprawiła się strecha na dome z Novoti. W tym obiekcie będzie zriadena ekspozycja spracowania ľanu a vlny. Ďalej sa opravila strecha na objekte Oleárne z Novote, kde v tomto objekte chceme robiť také ukážky lisovania oleja. Ďalším z objektov bola oprava náhonov na mlyn, tiež z dedinky Novoť. Tam sa pristúpilo vlastne k opravám náhonu, tých drevených častí náhonu a ráštudne, čo je priestor, kde ktorá podopiera náhon, tú drevenú časť, ten drevený žľab, ktorý privádza vodu priamo už nad kolese.
Aj toto zariadenie bolo vlastne opravované s cieľom, že návštevníci môžu vidieť techniku mletia obilia. Ďalším z objektov je valcha na ubíjanie súkna. V tomto zariadení sme mali úplne deštruovanú celý pohon, to znamená kolese, kadlub, kde sa súkno ukladalo, a samozrejme tiež náhony i ráštubňa, to všetko sa vlastne muselo vymeniť. Posledným objektom zahrnutým do rekonštrukcií je mangel z Veličnej. Tam sa takisto pristúpilo k úplnej výmene strechy. Rewitalizacja obiektów umożliwi zaprezentowanie ich funkcji w formie pokazów tradycyjnych prac i tradycyjnego rzemiosła, które stanowiły integralną część życia na wsi. Odrestaurowane urządzenia techniczne i inne korespondujące z tematyką projektu obiekty posłużą także za miejsce zorganizowania wystawy poświęconej tradycyjnym procesom wytwórczym oraz programów animacyjnych będących żywą prezentacją rzemiosł dla zwiedzających. Znajdujemy się na Zamku Orawskim, pochodzącym z XIII wieku. Muzeum Orawskie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych promuje wiedzę na temat historycznego dziedzictwa Orawy. Orawský hrad patrí medzi najnavštevovanejšie hrady a zámky v rámci Slovenska. Ročne ho navštíví cez 180 tisíc návštevníkov. Orawský hrad postavili mnohí panovníci, má 27 objektov a významný rok 2018 je pre Orawský hrad aj tým, pretože roku 1868 tu vzniklo prvé múzeum na Slovensku. Patrí medzi najstaršie múzea v rámci Slovenska. Čiže v tomto roku slavíme 150. výročie vzniku Orawského múzea. W niedzielę 22 lipca 2018 roku na terenie Zamku Orawskiego odbyła się impreza Wędrówka szlakiem rzemiosła. Putowanie za remeslom je wielka udalosť, która właśnie wznika z projektu. Z hlavným lídrom tohto projektu je etnografický park v Zubřici Gornej a my sme partnerom, ktorý prevádzame v rámci tohto projektu tú meké aktivity. Dnes je práve tá meká aktivita, ktorá sa nazýva putovanie za remeslom. Návštevníci tu môžu vidieť rôznych remeselníkov, od povrazníkov, od tkania ľanu, spracovania ľanu a všetkých starých remesiel, ktoré už dávno vymreli. Do działań zrealizowanych w ramach projektu należy również instalacja systemu przechowywania przedmiotów kolekcjonerskich związanych z farbiarstwem i płóciennictwem. Odpowiedni system przechowywania form do drukowania tkanin pomaga zadbać o jakość i trwałość cennych zbiorów. Orawskie Muzeum ma w swoich zbiorach ma tak zwane formy, którymi się tlačila kiedyś modrotlacz. Tych form tu mamy cez 300. A keďže práve ta modrotlacz jest taka veľmi vzácna, dnes aj modelky u nas na Slovensku využívajú prakticky túto modrotlacz na krásne odevy, ktoré prezentujú či už na svadbách alebo na rôznych slávnostných udalostiach. Aj my sme sa rozhodli odprezentovať práve túto modrotlač na šatách našich dievčat. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w skład którego wchodzi m.in. miasteczko galicyjskie, będące przykładem typowego miasteczka z czasów zaboru austriackiego oraz Sądecki Park Etnograficzny, prezentuje zabytki architektury drewnianej Sądecczyzny, a także kulturę i codzienne życie dawnych mieszkańców regionu. W
projekcie przy wiejskiej drodze, w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wykonało rozbudowę Sądeckiego Parku Etnograficznego o sektor przemysłu ludowego. Przedsięwzięcie polegało na realizacji programu ratowania zabytków przemysłu chłopskiego, pochodzących z okresu od 1865 roku do lat 20. ubiegłego wieku. W ramach projektu przy wiejskiej drodze Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zrealizowało na terenie Sądeckiego Skansenu ważne dla nas zadanie, od wielu lat wyczekiwane, a mianowicie udało nam się zrealizować i wybudować 4 nowe obiekty. Obiekty, które określiliśmy mianem przemysłu ludowego, obiekty od dawna wyczekiwane. W skład tego całego sektora nowego na terenie skansenu weszły takie obiekty jak 2 tartaki, folusz oraz młyny. To są oczywiście obiekty translokowane, czy obiekty, które wcześniej gdzieś funkcjonowały przez długie, długie lata, a naszemu muzeum udało się je pozyskać. One też oczywiście w magazynach na terenie skansenu przez ładnych kilka lat oczekiwały na niejako rozłożenie ich w terenie i właśnie nam się to udało. Rekonstrukcja całego zespołu przemysłu wiejskiego w Sądeckim Parku Etnograficznym, łącząca odtworzenie oryginalnych obiektów zabytkowej architektury i zabytkowych urządzeń przemysłowych z budową infrastruktury pomocniczej o charakterze historycznym, ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej całego Muzeum Skansenowskiego. Ten projekt na pewno mocno wzbogaci całą przestrzeń Sądeckiego Parku Etnograficznego. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to partner wiodący w projekcie przy wiejskiej drodze w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych. Projekt przy wiejskiej drodze w rytmie życia dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych to projekt realizowany w ramach pierwszej osi priorytetowej w ramach programu Interreg 5A 2014-20. I w ramach tego projektu spełniamy, można powiedzieć, takie marzenie muzealnika, tak, żeby odnowić i uratować zakłady przemysłowe, pracownie rzemieślnicze, które w zasadzie znikły z naszego krajobrazu kulturowego. Te dawne rzemiosła, dawne zajęcia zostały prawie zupełnie zapomniane. Tak, my teraz staramy się tą wiedzę przywrócić. Skansen w Zubrzycy Górnej realizuje 3 inwestycje. Jedną z nich jest rekonstrukcja zabytkowego murowanego budynku farbiarni Jana Klejna z Orawki, ostatniego śladu tego fascynującego zjawiska na Górnej Orawie, które przez ponad 200 lat miało ogromny wpływ na kulturę i gospodarkę regionu. Wyposażenie budynku umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z historią orawskiego farbiarstwa. Z kolei uczestnicy zajęć edukacyjnych będą mogli spróbować swoich sił przy farbowaniu i drukowaniu płótna z użyciem klocków. Magle kieratowe to było takie zjawisko bardzo często spotykane na Orawie, ale nie tylko, i na ziemi sądeckiej, na Spiszu, Podhalu i tak dalej, można powiedzieć, też w całej dawnej Europie w wieku XVIII czy XIX. Ten swój magiel kieratowy, który tutaj mamy, rekonstruujemy na podstawie dokumentacji pozyskanej w muzeum, które jest partnerem też naszego projektu, Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie. Magiel z Siumiaca jest dla nas takim wzorem i magiel z Welicznej, który znajduje się w skansenie w Zubercu. I takie urządzenie jako pierwsi w Polsce odtwarzamy tutaj właśnie na terenie naszego muzeum. Magiel i farbiarnia to był cały zakład przemysłowy i takich zakładów przemysłowych na Orawie Górnej i Dolnej było w wieku XIX, w pierwszej połowie gdzieś około 36-40. I ten fenomen staramy się tutaj przypomnieć i pokazać. Oczywiście będziemy opowiadać też o gąciarstwie i stolarstwie.
W zagrodzie jednobudynkowej z Zubrzycy Górnej z przysiłka Zimna Dziura powstanie ekspozycja na podstawie przedmiotów pozyskanych na terenie Górnej Orawy. Wyposażenie wnętrza będzie typowe dla połowy XX wieku, jednak elementem wyróżniającym tę zagrodę na tle innych będzie niewątpliwie zaaranżowanie w niej pracowni gąciarskiej i stolarskiej, które będą ilustrować owe zajęcia, kiedyś stanowiące obok rolnictwa o statusie materialnym niejednej rodziny chłopskiej. Projekt przy wiejskiej drodze w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych jest realizowany w ramach osi Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza programu współpracy transgranicznej Interreg 5A Polska-Słowacja 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 682 206 euro i 49 centów. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.